każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Nadszedł grudzień, wcześniej adwent, czyli czas radosnego oczekiwania i tym radosnym akcentem przychodzimy do was w nowym miesiącu z nowym odcinkiem Westerplatte Młodych. A tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Eureka, odkryłem czy zostałem odkryty? A naszymi gośćmi są? Młodzi mężczyźni związani z duszpasterstwem redemptorystów. Jest również z nami brat właśnie ze seminarium redemptorystów. Kochani, bardzo serdecznie was zapraszamy, a teraz przejdźmy na Facebooka do Jakuba, który już na was czeka. Cześć, witajcie. Dzisiaj na Facebooku mamy następujące pytanie. Jakie sytuacje, momenty, wydarzenia albo ludzie zmieniły twoje życie? Już od kilku dni to pytanie jest na naszym Instagramie, na naszym Facebooku. Bardzo dużo komentujecie. Już od następnego wejścia będę czytał wasze komentarze, ale czekam na więcej. Facebook i Instagram Westerplatte Młodych. A zanim przejdziemy do naszych gości, zapraszamy jeszcze na felieton. Felieton pod tytułem Ogniem, mieczem i wiarą. Kroniki historyczne z XVII wieku zachowują w pamięci obrazy martyrologium Kościoła, jakiego doświadczył w okresie nazywanym po sienkiewiczowsku czasem ognia i miecza. Oto w latach 1648-1655 samych tylko klasztorów i placówek dominikańskich kozacy obrócili w perzyny około 30 i wymordowali 95 zakonników. Jednak jak dodają naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, najwięcej ucierpieli jezuici. Oddajmy głos księciu Dominikowi Zasławskiemu w czasie Sejmu Konwokacyjnego w Warszawie. Jako w kościołach wielkie nieuszanowanie samego Boga. W kościele jezuickim w winnicy, gdzie wyrzuciwszy najświętszy sakrament nogami deptano, a kielichami do siebie, poubierawszy się w aparamenty kościelne, gorzałkę pili, kapłanów okrutnie pomordowali, nawet i trupów z grobów dobywając, a rozsiekawszy je w sztuki, psom rozciskali. Takim to sposobem w wielu miastach pierwszej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w Perejosławiu, Kijowie, Ksawerowie, Ostrogu, Łucku czy Barze eksterminowano 49 jezuitów. Wszystkich zabitych znamy z imion i nazwisk. Polacy nie tylko tam i nie tylko wtedy złożyli niepoliczoną hekatombę krwi na ołtarzu kościoła. Jednak wszędzie tam, gdzie prześladowano wyznawców Jezusa, rosła wierność wyznawanej nauce i mnożyły się dowody tej wierności. Bez względu na to, czy dawano je potajemnie lepiąc paciorki różańca przez więźniarki w obozie Stutthof, czy opłatki wypiekane na hostie w Ostaszkowie przez Janinę Lewandowską, jedyną kobietę zamordowaną w Katyniu. Wszystkim im zostało jednak zapowiedziane, kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuję tego, który mnie posłał. Teraz przechodzimy do naszych gości. Dzisiaj to takie męskie grono. Tutaj najbliżej mnie siedzi Norbert. Norbert chodzi do drugiej klasy liceum i pochodzi z Rzeszowa. Dalej jest Kuba. Kuba chodzi do ósmej klasy szkoły podstawowej i pochodzi z Gliwic. Dalej Mateusz, czwarta klasa technikum, również z Gliwic. Dalej jest brat Bartłomiej. Brat Bartłomiej jest na trzecim roku w seminarium redemptorystów i pochodzi też z okolic Tuchowa. A na samym końcu jest Kuba, trzecia klasa liceum, również z Tuchowa. Witamy was bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami. Jak już Kamil powiedział, jesteście związani ze wspólnotą redemptorystów. Powiedzcie na początek, jak trafiliście do tej wspólnoty? Może zacznę. Ja trafiłem do wspólnoty redemptorystów tak trochę przez przypadek, bo jestem ogólnie ministrantem i służyłem tak w jednej tak parafii w okolicy. I tak po mszy świętej ojciec Artur tak podszedł do mnie i zagadał, zapytał jak się nazywam. No i tak zaproponował mi, żeby pojechać raz na takie rekolekcje. No ja sobie pomyślałem, że no w sumie to dlaczego nie? Trzeba w życiu próbować nowe rzeczy i też wyjść, zobaczyć kawał świata. No więc wybrałem się w końcu
w zimie w tamtym roku, pierwszy raz na takie rekolekcje. No i też sam wtedy pojechałem na to bez kolegów. No ale poznałem tam sporo fajnych ludzi. Czyli no można też powiedzieć, że to był taki Boży przypadek. Tak mi się wydaje właśnie. A wy chłopcy jak trafiliście? No ja mam podobną historię do Norberta, bo ja też się tam znalazłem za sprawą mojego kolegi z liturgicznej służby ołtarza. Byłem takim małym ministrantem, byłem chyba w 5 klasie, to było w 2017 roku. Już nie taki mały. No, zależy, nie? I kolega mi powiedział, że tutaj zaraz za rzeką w sąsiedniej parafii jest organizowane takie spotkanie. Nawet mi nie powiedział, że to są rekolekcje. I powiedział mi, że jest takie fajne spotkanie, czy bym nie chciał jechać. No i tak to się wszystko zaczęło. Bracie Bartłomieju. No, jak widać, ja jestem troszkę bardziej niż chłopaki tutaj zaangażowany w życie redemptorystów. A jak to się zaczęło? Jak u wszystkich, z przypadku. O tych przypadkach jeszcze będziemy rozmawiać. Wszystko przez przyjaciela, który na siłę w sumie mnie zaciągnął na rekolekcję, bo naprawdę nie chciałem tam jechać. Ale żeby mi dał spokój, pojechałem. No i wtedy zaczęła się moja przygoda z redemptorystami. W sumie nasza wspólna przygoda, bo razem ruszyliśmy też potem do zgromadzenia. No ale losy tak pokierowały, że on zdecydował, że to nie jest jego droga, a ja zostałem, więc tak Pan Bóg to pokierował. No to wspaniale. Chłopcy, a co was zatrzymało u redemptorystów? Ja poznałem redemptorystów poprzez głównie moich rodziców. Tam też chodzę do kościoła Podwyższenia Krzyża w Gliwicach. Przyjąłem tam też chrzest i pierwszą komunię. I jakoś tak zmotywowało mnie to po komunii, abym został ministrantem. I pewnego dnia poszedłem do zakrystii, poprosiłem, czy mógłbym zostać ministrantem. Ojcowie się zgodzili i jestem już prawie od 5 lat ministrantem tej parafii. Pięknie, pięknie. A Mateusz? U mnie ta historia wygląda tak, że chodziłem do szkoły podstawowej i uczył mnie ojciec Stanisław. On zaproponował nam, że skoro już tyle się uczymy, to możemy iść na bierzmowanie. Więc razem ze znajomymi stwierdziliśmy, ok, pójdźmy na bierzmowanie i on powiedział, żeby nas dopuścić do bierzmowania, zaprosi nas na kurs Eurekę. I tam poznaliśmy redemptorystów. A na czym polega kurs Eureka? Kurs Eureka? Głównie na takich lekcjach od młodzieży, które tam opowiadają o miłości do Boga i ogólnie takich rzeczach. I głównie co inspiruje młodzież do dalszej inwestycji w wiarę, to, że oni opowiadali nam swoje świadectwa. Jak poznali Boga, jak niektórzy się nawrócili. I wiele rzeczy, których niestety nie mogę powiedzieć, bo już się zapytałem i powiedzieli, że nie mogę za dużo stracić z tego kursu. A ja tak tylko jeszcze wspomnę, bo tutaj było takie hasło inwestycja w wiarę. Co to znaczy inwestować w wiarę? To bardzo ładnie brzmi. Moim zdaniem to jest takie poznawanie. Można poznawać Boga na wiele sposobów. Czytać Biblię, uczęszczać do kościoła albo uczęszczać do takich wspólnot, jak na przykład Oaza. I coraz bardziej zagłębiać się w to, jak to się dzieje i modlić się. Tak bym to nazwał, to jest inwestycja w wiarę. A jak wy inwestujecie w tą wiarę u redemptorystów? Jak to wygląda u was? No na pewno jeździmy na te spotkania, które tam ojciec Szczepan razem z ojcem Arturem organizują. Myślę, że tam mamy szansę poszerzać nasze horyzonty, jeśli chodzi o wiarę, bo tam jest dużo wartościowych treści, są zaproszeni naprawdę ciekawi goście, ojcowie głoszą świetne konferencje, więc myślę, że to jest taki bardzo efektywny sposób inwestowania w wiarę. Pięknie. A powiedzcie, czym jeszcze się zajmujecie teraz, bo jakby opowiedzieliście swoją historię na temat tego, jak trafiliście do redemptorystów, a jak teraz wygląda wasze życie w tej wspólnocie? Myślę, że życie tej wspólnocie to polega na tym, że staramy się właśnie regularnie udawać się na takie rekolekcje, czy to w zimie, czy w lecie właśnie, czy teraz ostatnio nawet są też nowe weekendy powołaniowe przez właśnie sobotę i niedzielę. Ja myślę, że warto też na coś takiego pojechać i dowiedzieć się czegoś nowego, bo
to może być właśnie ta, jak było powiedziane, ta inwestycja wiary, prawda? Tak, jeszcze o tym inwestowaniu w wiarę będziemy rozmawiać, a teraz zapraszamy na sondę młodzieży, która gościła w naszym programie ze szkolnej ławki. Zapraszamy. Tego, że należy chwytać dzień. Życie jest za krótkie, należy chwytać dzień, czerpać życia tyle, ile się da. Chyba jeśli chodzi o takie najważniejsze, które najbardziej na mnie wpłynęło, to faktyczne zrozumienie i zobaczenie w praktyce, jak wielkie różnice mają w psychice osoby wychowane w zdrowych domach, jak i także w domach niekoniecznie zdrowych. Moje największe odkrycie to wstąpienie do wspólnoty. Poznałam tam wiele super ludzi, mamy super wyjazdy i w ogóle jesteśmy tacy zżyci i czuję się, jakbym miała drugą rodzinę. Myślę, że moim największym odkryciem są poznani przeze mnie ludzie, którzy są dla mnie życzliwi, są zawsze gotowi mi pomóc. Myślę właśnie, że te kontakty międzyludzkie to jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Myślę, że zmiana szkoły z publicznej na katolicką, w której mogłem rozwinąć swoje potrzeby duchowe i poznałem wielu wspaniałych ludzi. Najbardziej ludzie. Ludzie, którzy właśnie uświadomili mi, aby dążyć drogą i robić w życiu to, co najbardziej lubimy. Chyba najbardziej wpłynęły parę przypadkowych spotkań, które doprowadziły do tego, że wylądowałem w harcerstwie i w nim się utrzymuję. Nie mam jako takiej jednej konkretnej rzeczy, która zmieniła moje życie najbardziej. Myślę, że miesiąc nie mam takiej rzeczy, która zmieniła moje życie w sposób drastyczny najbardziej. Niemniej jednak myślę, że jednak wiara w Pana Boga to jest taka rzecz, która zmienia moje życie każdego dnia. Nasi dzisiejsi goście uczestniczyli w rekolekcjach powołaniowych redemptorystów i o tym też właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Podczas tutaj też naszej rozmowy będą wyświetlane zdjęcia z tych właśnie wydarzeń. Chłopaki, co najbardziej zapamiętaliście na tych rekolekcjach? Co wam tak utkwiło w pamięci, czy z czym chcielibyście się podzielić z naszymi widzami? Myślę, że najbardziej zapamiętałem rekolekcje powołaniowe, kiedy pierwszy raz pojechałem. Pamiętam, że wtedy ojciec Tomasz głosił konferencję na temat króla Dawida. Właśnie było o tym mówione, że uważali go za takiego drobnego, co w życiu tak naprawdę nie mógłby osiągnąć nic wielkiego, a jednak faktycznie udało mu się coś osiągnąć, bo właśnie tego Goliata pokonał. I to też dodało takiej wiary w życiu, że faktycznie można pokonywać jakieś swoje problemy z pomocą Pana Boga, jeśli to jest Jego wola, prawda? Mm-hmm. No właśnie, a u brata jak to było? No ja może teraz już tak tutaj najpoważniej z grona wyglądam. Bo możemy powiedzieć, że rekolekcje przyniosły owoce. Tak, tak, tak. Chociaż to już było dawno temu. Już dobrych parę lat temu. Ale co jakoś mi najbardziej utkwiło z tych rekolekcji, z tego czasu, to przede wszystkim wspólnota nas młodych, którzy się spotykaliśmy, mieliśmy podobne wartości, mieliśmy o czym rozmawiać i fajne, przyjaźnie relacje się tworzyły między nami. I co najważniejsze dla mnie, Pan Bóg jakoś na nowo do mnie przemówił wtedy, jakoś w nowy sposób mnie dotykał i pozwalał się odkrywać na nowo różne swoje mankamenty, ale też i plusy i pomagał mi też iść w tej drodze do rozeznawania. A czy to jest tak, że skoro są to rekolekcje powołaniowe, to jakby jesteśmy nastawieni na to, że odkrywamy powołanie do życia zakonnego, kapłańskiego? Czy jakby chodzi o ogólne rozeznawanie powołania? Chodzi o ogólne rozeznanie powołania, bo tak naprawdę ci, co jeżdżą, to nie jest tak, że każdy, kto jedzie na rekolekcję, musi zostać redemptorystą, czy musi zostać księdzem. To jest taki czas do spędzenia z Panem Bogiem, gdzie ja wprawdzie mogę sobie odpowiedzieć w sercu, kim ja chcę być i kim Bóg widzi mnie jako swoje dziecko. I to nie jest tylko bycie redemptorystą, to jest odkrywanie z Panem Bogiem swojego pomysłu, Pana Boga pomysłu na nasze życie. I pogłębianie też swojej wiary. Zdecydowanie. A jak było u was, chłopcy? Co wam tak najbardziej też zapadło w pamięć z tych rekolekcji powołaniowych? No na pewno jest ta wspólnota, o której wspomniał brat Bartek. No mi na pewno w pamięć zapadło też moje pierwsze spotkanie, tak jak u Norberta, jak mogłem sobie na spokojnie porozmawiać z braćmi klerykami, bo to było w Tuchowie, gdzie znajduje się teraz seminarium.
jak mogłem sobie normalnie tak zobaczyć, że to są jednak normalni ludzie, ci bracia klerycy. Że z nimi też można sobie fajnie porozmawiać, że to nie są tacy nudziarze. I że no naprawdę potrafią tworzyć taką wspólnotę nie tylko ze sobą, bo można się z nimi poczuć jak normalnie rodzina. Widać, że oni tam dobrze z sobą żyją, ale no też mają różne ciekawe tematy do młodego wtedy człowieka. A jak wygląda taki dzień podczas tych rekolekcji? Byście mogli tak opisać pokrótce. O której pobudka? Zależy od nastroju ojca Szczepana. I od tego, jak się w nocy zachowywaliśmy. Ale tak nie jest tak radykalnie jak w seminarium, że o jakiejś tam czwartej wstajemy. Ale no tak gdzieś 7:30, 8:00. No zaczynamy zazwyczaj od modlitwy porannej. Śniadanie, jakaś konferencja, czas wolny, zdecydowanie czas wolny, żeby też na taką integrację, żeby spędzić czas z rówieśnikami, jakieś wyjście w góry na jakieś tam, na jakąś brzankę tam w Lubaszowej. No i msza święta, zdecydowanie codziennie jest msza święta. Pyszne obiady są zawsze na rekolekcjach, to się nie zmienia. Gdziekolwiek byśmy nie byli, jest pyszne jedzenie. No i ogólnie jest czas na wszystko. Mhm. A czy poznaliście dzięki tym rekolekcjom takie trochę życie od kuchni redemptorystów? Może czy brat poznał? Tak, dużo mi to dało, bo przede wszystkim mogłem też wejść w relacje z chłopakami, z klerykami, czy też z ojcami, którzy tam byli. Poznawać też nowicjuszy, bo to jest też taki jeden specjalny rok zamknięty w odosobnieniu trochę, ale jednak pojawiają się wtedy, żeby uczestniczyć z chłopakami na rekolekcjach. To jakoś zapaliło moje serce, że coraz częściej pojawiałem się też wokół redemptorystów. I jakby chłonąłem to wszystko, co oni mówili i myślę, że trochę to pomogło. Wiadomo, nie wszystkiego możemy dotknąć przed, ale że zapalało to i pomagało. Wy już na pewno, reszta z was kilka razy było na tych rekolekcjach. Dlaczego wracacie na rekolekcje, na te spotkania redemptorystów? Co wam to daje, że chcecie przyjechać następny raz? No przede wszystkim też bardzo podoba mi się to, gdy właśnie tam przyjeżdżam na te rekolekcje i widzę właśnie to życie tych braci, że oni żyją tak we wspólnocie i tak mają taki szacunek do siebie, że wszyscy właśnie traktują się na równi. I też myślę, że na tych rekolekcjach też na wszystko jest czas, żeby poznać nowych ludzi, porozmawiać też, czy to z kolegami, czy właśnie z ojcami redemptorystami. No i dużo można też nauczyć się podczas takiej rekolekcji. No i być bardziej takim odważnym w życiu. Rozwijają. Tak jest. I rozwijać właśnie tą wiarę też. Ja tutaj się bym tak chciał też podzielić, że lata powołaniówki wyjazdów na te rekolekcje są za mną i też towarzyszyli mi ojcowie klerycy. I w tym roku miałem okazję już jako kleryk towarzyszyć chłopakom na rekolekcjach. I to też było niesamowite doświadczenie. Trochę poczuć się z tej drugiej strony. Już nie jako chłopak, który przyjeżdża, tylko już ktoś, kto w jakiś sposób rozeznał swoje powołanie i chce towarzyszyć kolejnym, którzy to rozeznają, więc to było też dla mnie niesamowite w tym roku właśnie takie doświadczenie. Ciekawe doświadczenie i tak na przyszłość powołania. Tak. My jednak teraz postawmy krótki przecinek i przenieśmy się do Kuby na Facebooka. Jak dobrze wiecie, nasz program to nie tylko prowadzący, to nie tylko goście, ale to również i wy, bo co tydzień do każdego odcinka zadajemy wam nowe pytanie. Dzisiejsze pytanie to, jakie sytuacje, momenty, wydarzenia i ludzie zmieniły twoje życie? Madzia pisze, że na pewno przełomowym momentem w jej życiu było nie tak odległe w czasie wyjechanie 500 km od domu rodzinnego na studia. Nie czułam się pewnie, nowa sytuacja, wyjście ze strefy komfortu bardzo dużo mnie kosztowało, ale dzięki kilku wyjątkowym osobom, najcudowniejszej rodzinie, z Bożą pomocą jestem w takim miejscu w swoim życiu, z którego czerpię ogrom radości. Paweł pisze, że myśli, że bardzo ważnym momentem w jego życiu było dołączenie do wspólnoty Młodzi i Miłość. Tam dopiero odkrył, że wiara nie jest nudna i poznał masę dobrych ludzi. Ta masa dobrych ludzi dzisiaj komentuje bardzo dużo i bardzo, naprawdę bardzo ładnie nasze pytanie na Facebooku i na Instagramie. Dziękujemy wspólnocie
Młodzi i Miłość. I czekamy również na Wasze komentarze. W tych następnych moich wejściach będę je czytał. Dzięki, Kuba, za Twoją obecność i mamy nadzieję, że przeczytasz nam jeszcze więcej tych komentarzy. A Was, drodzy widzowie, już teraz zapraszamy na teledysk Niespodziankę. Że nie mam pojęcia, dla niego niemożliwe. On jest tak wielki, że czasem się dziwię. Gdy o nim mówiłem, krzyczeli mi odejdź i mieli tu spinę. Przeszli zakręcić, dziś czytają Biblię. Dla niego wieczną i zaledwie chwilę. On kocha, działa, podnieście wysoko teraz ręce do Pana. Bóg jest, działa. Nie wierzą w królów martwych, a Bóg tu jedynie jest uwagi czci warty. Niewolnicy w szponach nałogów, marni wyznawcy tych obcych bogów. Ponoszą klęski z byle powodu. Przyjrzyj się dobrze, co płynie z ich oczu. To suchar i dramat, bo życie ma sensa. Daje go wiara, więc robimy chwała. Bóg jest, działa. Bóg jest, działa, 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 Bóg jest, działa. Ej, zrozum to wreszcie, źródłem poznania jest rozum i serce. Pan Bóg jest, działa, Jego miłosierdzie. Uwierz, jest większe nad każdy bezsens, co dobry, piękny, Jego ślad w skutek. Popatrz w historię, jak wiele nawróceń, znaków, cudów, chwały, łasku, zdrowień, od wody po ogień. Jezus Chrystus jest największym Bogiem. Stworzenie boskie w każdej cząstce, wierzyć się modlę, niewiarygodne. Spora część ludzi naiwnie się łudzi, że tylko bez Niego poczują się wolni, a skutek odwrotny. Czas jest ulotny i natura słaba, motywuje mnie wiara, by robić tu hałas, niszczyć zwątpienie, duchowy maraz. Jest, działa, Bóg 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 jest, działa. Czysta wiara, tu nie chodzi o pewność, jaki sens wątpić w Bożą obecność. W Jego wielkość Jezus Chrystus jest, działa na pewno. Skumaj ziom, jedno mamy wielkiego Boga. Każdy inny przy nim cienia z igola. Brak wiary to pustka, więc pora chillować. Ciemność jest słaba, powiedz i nara. Bóg jest, jak działa. Jamel i szósta, gminy bóstwa, wciąż otwieram usta. Oczywista to oczywistość, nieważne jak nisko upadłeś i leżysz. Pora to zmienić, bo warto mu wierzyć i służyć dobru. Nasza moc, siła wypalona jest w ogniu na wieki, amen. Robimy tu zamęt, ten alarm dla Pana. Bóg jest, działa. 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 Powracamy do naszej rozmowy z dzisiejszymi gośćmi i przypominamy, że temat dzisiejszego odcinka brzmi: Eureka, odkryłem czy zostałem odkryty? Tak więc powracając, chcemy dopytać, ile wy razy byliście na rekolekcjach powołaniowych i co wam najbardziej utkwiło w pamięci? Ja osobiście byłem tylko raz na rekolekcjach, bo po prostu niedawno wróciłem na oazę. Ja miałem 4-letnią przerwę. No i zapamiętałem najbardziej jednak to zwiedzanie z redemptorystami, gdzie mogliśmy być obok nich jak równi ludzie i razem spędzać wolny czas, grając na przykład w szachy, w karty albo w jakieś planszówki. I to mi utkwiło najbardziej w pamięci, to że jednak klerycy to normalni ludzie, tak jak my, tylko po prostu spełniają... Tutaj brat Bartłomiej się jest uradowany tym komentarzem. Z księżyca się nie urwaliśmy. Kuba, a ty? Ja byłem osobiście dwa razy na rekolekcjach z redemptorystami. Raz byłem w Kościelisku, raz byłem w Łomnicy Zdrój. Najbardziej zapadło mi w pamięć chyba te konferencje, które ojcowie głosili. Bardzo spodobała mi się także konferencja o patronach redemptorystów, o świętym Alfonsie na przykład. No i bardzo lubię zwiedzać, chodzić też po górach i też lubię właśnie jeździć na te rekolekcje, ponieważ uwielbiam chodzić po górach. No to wspaniale.
Na początku niektórzy z was powiedzieli, że przez przypadek trafili na te rekolekcje i w ogóle do redemptorystów, ale chyba teraz nie odczytujecie tego jako przypadku, tylko właśnie jako kierowanie, działanie Pana Boga. Jak to jest u was? Ja myślę, że w życiu tak naprawdę to przez przypadek się nic nie dzieje, bo myślę, że Pan Bóg działa w każdym z nas, każdego dnia. I to właśnie była taka wola, żeby spotkać tych ludzi, czy tych właśnie ojców. Może to miało coś na życiu podpowiedzi, przekaza, bo zmienić jakieś myślenie, co byśmy chcieli robić też w przyszłości, bo to są też rekolekcje powołaniowe, czyli nie tylko, żeby rozeznać, czy faktycznie pójść na drogę duchowną, czy też w życiu też odkryć siebie i spojrzeć na może z innej strony, z czego ja jestem może dobry, z czego się słabszy trochę jestem, czy się do czegoś nadaje. To też jest właśnie dużo czasu na tych rekolekcjach, żeby tak pomyśleć nad sobą. Mhm, a ty masz coś takiego, że odkryłeś na przykład, w czym jesteś dobry, albo że te rekolekcje ci pomogły właśnie odkryć twoje mocne strony? No właśnie, może te rekolekcje, jak już mówiłem, że takiej odwagi może mi dały, żeby faktycznie wyjść do ludzi i to, że nawet tutaj siedzę i że się odważyłem tutaj przyjść ten program, to też jest jakieś pokonywanie problemów i no może trudności. No i myślę, że to też mi dużo pomogły w tym te rekolekcje. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Mateusz, a jak jest u ciebie? No u mnie to nawet przez przypadek tutaj się znalazłem. Przez cały dzisiejszy dzień myślałem, że będę tylko w radiu, ale też uważam, że nie ma przypadków. Zawsze wszystko, co się u nas dzieje, ma znaczenie. I przez to się pojawiłem akurat u ojca Stanisława na katechezie, bo mogliśmy dostać kogoś innego. Wtedy też poszliśmy na to bierzmowanie wszyscy. I we wszystkich obudziła się ta wiara. Mówi się przecież, że przypadek to świecki imię Ducha Świętego. Tak, ale nie wiem, czy Kamil też masz takie wrażenie, że to jest takie budujące, jak oni są, no chłopcy są młodsi od nas i już tak odczytują wszystko jako działanie Pana Boga, więc to jest bardzo piękne i dziękujemy wam też za wasze świadectwo. To jakbyście jeszcze mogli nam powiedzieć może właśnie o tych mocnych stronach odkrytych podczas rekolekcji. Może brat by coś powiedział. Dużo tego było. Przede wszystkim najmocniejszą taką rzeczą, jaką odkryłem, to taka osobista relacja z Jezusem. Bo jeżeli to też było wszystko skomplikowane, bo jak jeździłem na rekolekcje, to marzyła mi się medycyna wcześniej. Zaczęły się mieszać pewne rzeczy. Troszkę buntu było, nie buntu. Ale Pan Bóg dotarł w końcu jakoś do mojego serca i wtedy zaczęła się ta przygoda, chyba taka najpiękniejsza. A propos też tych przypadków, że te przypadki, niby przypadek, a spełniam wszystkie swoje marzenia, jakie miałem też jeszcze przed wstąpieniem, więc to też jest niesamowite. Ale ta osobista i głęboka relacja z Jezusem, myślę, że to jest najmocniejsze takie doświadczenie, którym nieraz mnie też utwierdzał na tych rekolekcjach. To było coś, co zmieniło moje życie. A jeszcze Kuba, może jak ty byś powiedział, czy miałeś taki moment w swoim życiu albo podczas tych rekolekcji, że miałeś taką chwilę zwątpienia, że zastanawiałeś się, że o, może to niekoniecznie dla mnie. Może ja tu przyjechałem. Miałeś taki moment? Był taki moment, kiedy pierwszy raz pojechałem bez kolegów na rekolekcję, tak sam. Ojciec Artur mnie zachęcił, że pojedź, fajnie będzie, poznasz nowych ludzi. Ja pierwszy raz tak po prostu sam pojechałem, tylko z nim. I wtedy przez pierwszy dzień tych rekolekcji tak się do nikogo nie odzywałem, taki siedziałem sam w pokoju i sobie myślę, po co ja tu przyjechałem, mogłem sobie posiedzieć w domu, odpocząć sobie, a to i będę wstawał o tej 7:30, cały dzień zajęty. 7:30 to i tak późno. Niby tak, ale wiadomo, w wakacje to sobie można i do 9:00 pospać, nie no to. Ale no był taki dzień. Ale już następnego dnia, tak powiedziałem to i Arturowi, że tak kurde, jest tak ten, słabo się tutaj czuję na tych rekolekcjach. I ojciec Artur powiedział, zawierz to Panu Bogu po prostu, pójdź do kaplicy, zawierz to Panu Bogu. No i zrobiłem tak, posłuchałem ojca Artura i jakoś tak nabrałem odwagi i zacząłem po prostu się przełamywać, gadać z tymi ludźmi. I w sumie to myślę, że to jest w ogóle taki jeden z przełomowych momentów w moim życiu. Kiedy się otworzyłem też na innych ludzi, nie tylko z tej mojej grupki,
Tylko kiedy zacząłem rzeczywiście wychodzić do tych ludzi i rozmawiać sobie z nimi. I to też myślę, że odkryłem wtedy taką swoją mocną stronę, że lubię gadać, lubię dużo gadać. I ludzie mi czasem wytykają, że to nie jest jednak dobra cecha, ale mi się wydaje, że to nie jest coś złego. To, co powiedział Kuba, też się łączy z dzisiejszym psalmem, bo przecież ja słyszałam rano na roratach oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi, oczekuj Pana, więc jeszcze dzisiaj takie potwierdzenie tutaj tych słów otrzymujemy. Ale dobrze, teraz czas na Facebooka, bo Kuba mówił już wcześniej, że ma jakieś super komentarze, więc Kuba, słuchamy. Mówiłem i mam oczywiście super komentarze. Julia, jak widać, pomimo że wcześniej wstała na roraty, nie jest zaspana. Wy też nie bądźcie zaspani i komentujcie Instagrama i Facebooka. Pytanie, które się regularnie pojawia, nawet teraz na dole ekranu widzicie, więc telefony w rękę i piszemy komentarz. Gabriela napisała: ogromną zmianę w swoim życiu zauważyłam, gdy miał miejsce wypadek mojego taty. Poczucie bezradności, niepewność i w pewnym momencie refleksja, że człowiek tak ważny w moim życiu nie jest dany od Boga na zawsze, że moim obowiązkiem jest troszczyć się o relacje rodzinne, doceniać i szanować ludzi, którzy mnie otaczają. A Marta napisała: narodziny mojej pierwszej siostrzenicy, a potem całej reszty gromadki. Do tamtej pory nie wiedziałam, że można kochać kogoś tak bardzo. I ostatni na moje teraźniejsze wejście, komentarz Julii. Jednym z najważniejszych wydarzeń było dla mnie wstąpienie do wspólnoty Młodzi i Miłość, gdzie poznałam super ludzi. Również poznałam tam obecność żywego Boga. Widzimy się jeszcze raz przed końcem programu, więc piszcie. A my teraz zapraszamy na kolejny stały punkt naszego programu, czyli świadectwo. Ksiądz Szymon Grzywiński. Z domu rodzinnego pamiętam bardzo dobrą rzecz. Myślę, że to był początek. I uśmiecham się do Was bardzo szeroko teraz, bo to było Radio Maryja. Z domu rodzinnego pamiętam bardzo dobrze, bardzo dokładnie. I jest tak do dzisiaj, że Radio Maryja jest słuchane. Radio jest włączone i nastawione na Radio Maryja. Zrozumiałem, że Pan Bóg, jakby odczuwałem w swoim sercu, że może mieć dla mnie jakiś też inny plan. Wcześniej myślałem, że to Pan Bóg mi rzuca kłody pod nogi. Znaczy w tym sensie, że modliłem się o to, żeby zostać piłkarzem. Jako człowiek młody, ale wierzący, dla którego coś było bardzo ważne. Moją miłością była piłka. I modliłem się o to, żeby Pan Bóg mi pomógł w moim szczęściu. Na początku byłem troszeczkę zły i tak właśnie myślałem, że Pan Bóg mi rzuca kłody pod nogi, żebym nie był szczęśliwy. Dopiero później zrozumiałem, że Pan Bóg tymi kłodami chce mi utorować inną drogę w moim życiu. Siedzieliśmy z kolegami przy jednym stole, nagle przyszedł drugi kolega, którego nie za bardzo lubiliśmy, a myśmy sobie dali takiego kopniaka pod stołem, wstaliśmy, wyszliśmy, żeby nie siedzieć przy nim przy jednym stoliku. Dla mnie to było bardzo takie wtedy, pamiętam, bolesne, uderzające. Mówię: Szymon, kim ty jesteś? Po tym wydarzeniu poszedłem do tego kolegi poprosić go o przebaczenie. On mówi: słuchaj, ja wiem, że tam no nie za bardzo mnie lubicie, ale w porządku. Słowem Pana Boga na mojej drodze kapłańskiej jest prośba Pana Jezusa skierowana do Piotra Apostoła, żeby wypłynął na głębie. Zresztą on tam mówi: Szymonie, wypłyń na głębie. Ja wiem, że ta głębia wciąż jest przede mną. Ksiądz Szymon Grzywiński, wierzę w Boga. Podczas dzisiejszego programu mogliśmy już usłyszeć piękne świadectwa właśnie młodych mężczyzn związanych z Centrum Powołań Redemptorystów. To takie świadectwa, które budują i właśnie pobudzają tą wiarę również i nas. Ale jeszcze teraz chcielibyśmy Was spytać o to, co powiedzielibyście młodym osobom, swoim może rówieśnikom z klasy, ze szkoły.
czy z podwórka, którzy nie wiedzą, czego chcą od życia. Jak właśnie odkryć ten życiowy sens, czyli Pana Boga w swoim życiu? Myślę, że w życiu trzeba po prostu przełamywać swoje takie wewnętrzne bariery, żeby dojść potem do czegoś pięknego i pomocą w pokonywaniu tego może być też bliska relacja z Panem Bogiem. Też w różnej formie każdemu, jak to odpowiada, wiadomo, że ktoś może lubić jakąś modlitwę taką osobistą, albo też różaniec, albo msza święta. To myślę, że to może być pomocne, żeby trzymać się blisko Pana Boga, bo z Jego pomocą na pewno jest łatwiej pokonywać jakieś trudności w życiu. No i trzeba też próbować nowych rzeczy. No i na pewno też zaufać Panu Bogu. Myślę, że to jest kluczowe. Zaufać Panu Bogu i dać Panu Bogu szansę, nie? Na przykład, no nie wiem, taką szansą dla mnie na przykład było przyjazd na te rekolekcje, nie? To może być, to jest jedna z tych dróg, no nie? Ja polecam serdecznie. To jest taki moment, kiedy oddajesz się całkowicie Panu Bogu, w sensie polecasz ten czas i Pan Bóg pięknie działa w tym czasie. I myślę, że to tak, zaufać Panu Bogu i dawać Panu Bogu szansę. Ja bym tak zrobił. Ja jako weteran tych rekolekcji też. To ile razy brat był? Oj, był moment, że ja co 2 tygodnie jeździłem na jakieś różne wyjazdy, więc ciężko mi to zliczyć. To bardzo dużo. Ale bardzo dużo było mojej obecności. Ale tak sobie myślę, też patrząc na życie tych chłopaków, którzy razem ze mną jeździli teraz, niektórzy już rodziny zakładają, spełniają się w inny sposób, że to jest niezwykła szansa. Każdy się z nas bał jechać tam, ale to jest niezwykła szansa, którą możemy dać sobie i Panu Bogu. Nie każdy, kto jedzie, zostaje księdzem, zostaje redemptorystą, odkrywa do tego powołanie, ale może odkryć powołanie, które Pan Bóg dla niego ma. I to jest też taka możliwość, gdzie możemy dać Panu Bogu tą chwilę, że do nas powie to, co pragnie nam powiedzieć, przekazać. Dlatego te rekolekcje są dla mnie takim momentem, gdzie właśnie Pan Bóg może powiedzieć to, co chce w końcu, przy tym całym hałasie, tym dźwięku, który się wokół nas rozlega. Dlatego zapraszamy na te rekolekcje. To jest możliwość rozwoju, spotkania z drugim, ale przede wszystkim spotkania z Bogiem. Już od 7 klasy szkoły podstawowej jest mnóstwo terminów. To nie jest tylko modlitwa i klęczenie w kaplicy, to jest też wspólne wyjście w góry, wspólna rozmowa, wspólna modlitwa też w górach nieraz, spływ pontonem i wiele, wiele innych rzeczy, które nam urozmaicają to. Także to nie jest coś strasznego, tylko to może być piękna przygoda. A gdzie możemy szukać więcej informacji? Myślę, że na naszej stronie barka.redemptor.pl, ale także w kontakcie z naszym powołaniowcem, ojcem Szczepanem Hebdą. I myślę, że można także szukać nas na Facebooku i Instagramie, gdzie Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów działa i podaje wszystkie te informacje. Właśnie teraz na ekranie widzimy, kiedy odbywają się najbliższe rekolekcje. W jakim wieku młodzież może przyjechać? Mężczyźni, tylko chłopacy. Tak, to są rekolekcje dla młodych chłopaków. Od 7 klasy szkoły podstawowej zaczynamy właśnie już tą możliwość wyjątkowego spotkania z Panem Bogiem. Super, bardzo się cieszymy. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, że dzieliliście się tym świadectwem. A nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was, chłopcy, na te rekolekcje powołaniowe. Ale zanim zakończymy program, to zapraszam jeszcze na Facebooka, do Kuby. Tak, słuchając dzisiejszego odcinka z perspektywy Facebooka, patrzę na młodych ludzi, którzy przeżyli te rekolekcje, przeżyli może też inne rekolekcje. To jest takie wyjście ze strefy własnego komfortu, wyjście do ludzi, takie powstanie z kanapy, zabranie komputera czy smartfona sprzed oczu. Naprawdę otwierają się wtedy nam oczy bardzo. Poznajemy nowych ludzi na takich rekolekcjach o podobnych wartościach. O takich podobnych wartościach pisze do nas Jakub, który napisał, że poznanie osoby wyznającej podobnie do mnie wartości dało mi niesamowitą pewność siebie. Takiej pewności siebie Wam życzę i życzę Wam, żebyście odkrywali również nowych ludzi, to, co chcecie robić w życiu, poznawali może swoich przyszłych mężów, może swoje przyszłe żony, bo o tym też pisaliście dzisiaj do nas w komentarzach na Facebooku.
I życzę wam po prostu wszystkiego dobrego i takiego optymizmu, jak mieli również nasi goście. Do zobaczenia na następnym tygodniu na Facebooku. Z naszymi gośćmi będziecie mogli się jeszcze usłyszeć również dzisiaj podczas audycji Czas Wzrastania w Radiu Maria. Tam podejmą temat przypadek, nie sądzę. Zapraszamy. My również jesteśmy pełni optymizmu i z tym optymizmem żegnamy się z wami tradycyjnie słowami świętego Jana Pawła II, który mówił, że człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka. Kochani, dziękujemy wam, że byliście z nami i nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was już za tydzień o stałej porze 18:15. No i oczywiście zapraszamy was w tygodniu na nasze media społecznościowe. Tam wrzucamy dużo ciekawych postów. Bądźcie z nami i do zobaczenia.